Informuję, że włączyłam nagrywanie. Przyjęłam do wiadomości. Co z tym fandem zrobisz? Nic. Zamknę Nic? oczy. <noise> Ale już? A? Zamykamy? Zamykasz? No bo, nie, bo e, no bo, to nagrywanie i ta informacja e, jest dla mnie stresująca. Mhm. Jak chcesz to zamknij i będziemy rozmawiać w ten sposób. Dobrze. Jak? Ale nie odlatuj, no co ty, no? A no to jak to mam zamknąć, czy nie? Nie no, chciałam ci stresu troszeczkę ująć. Ja nie mam Się. stresu. No wiem, że nie masz, no. Nie, nie wiesz. No mówiłeś już, że nie masz, no. Dlatego mówię, no, że no, wiesz. Zawsze musisz najlepiej wiedzieć. I nie będziesz mi mówiła, co mam robić. Tak. O, to widzisz, nie dokończyłeś sentencji. O, no, bo to akurat nie w tym, w tym kontekście nie należało tego użyć. I nie mów mi, co ja mam mówić i kiedy. Przepraszam. O no właśnie, tego <laughs> mi brakowało. <laughs> to lubię. O, tak, to bywa. No. Dobrze, Dareczku, jak się czujesz? Do dupy. <laughs> Ej, znowu, papa. Pa. No, bo zawsze jak mówię, że dobrze, to każdy później mi zarzuca, że ja zawsze mówię, że się dobrze czuję. Chciałem trochę zmienić, prawda? Zmienić teraz, tak. tak? I powiedzieć prawdę. Tak. Okej. Okay. To co zrobimy z tym fantem? Kalinka, ja wiem, że jak się ten temat pojawia, to ty zaraz jesteś zainteresowana. Stracą. No tak, no oczywiście, że tak. Chciałabym pociągnąć ten temat. I ty już tam nic nie ciągnij w tych rejonach. Nie no, w tych rejonach to nie ten temat chciałam pociągnąć. W innych rejonach też nie ciągnij. O matko. No nie, jednak to obraca powinna pracować. Wiesz, mówiłem ci, żebyśmy zaczęli od razu sesję. Rzeczywiście ostrzegałeś. No właśnie. Ale ja mimo wszystko wierzę, że kulturalnie zaczniemy. No jak, bo była bardzo kultura. A nie, bo ja to słowo. nie. E, teraz się nie mówi, to będzie... tylko do dupi. Bo się, no. Dlaczego tak się mówi? Nie wiem, bo mówi się gościni i inne tam takie y, teraz kwiatki językowe. Gościnia? Co to znaczy? Y, no to jest, y, no bo nie, nie możesz, ja nie mogę powiedzieć, a, y, że, że, że jesteś moim gościem, tylko gościnia. Gościnia, aha. <laughs> no. A jak powiesz, a jak nie użyjesz tej formy, to co się dzieje? To pozyw zaraz y, sądowy jest. A cholera, Jesus. No, o, o obrazy uczuć, czy tam religijnych, czy jakiś tam nie wiem jak. Podobnych. Mhm. obrazowurcze jakieś tak. Aha, gościni. I podo y, po podobno, a, a to nie wiem, bo nie słyszałem to niech nas widzowie prawym, jak, jak wiem, mhm. y, że nie można do kobiety mówić. Kobieta, y, matka. Oj. Y, matka, bo kobieta, tylko osoba z macicą. <laughs> Ale perłową. To, to, no nie, Chainko, nie możesz wyśmiewać, bo są poważne rzeczy, tematy, jesteś nietolerancyjna. <grym> ale no, myślałam, że z perłową to ładniej wyglądało jednakowoż. Tak się teraz mówi? To ja nie jestem okurant. To znaczy, nie jestem do końca pewny tego, ale ostatnio w tam w takiej rozmowie były poruszane te tematy, że że pani ministra, gościni i inne tam takie kwiatki, że nie wolno, że nie można użyć słowa na M w stosunku do, do ludzi, którzy mają ciemną karnację okay. i tak dalej. Mm -hmm. No i podobno właśnie, że też idzie to już w taką stronę, że właśnie osoba z macicą trzeba mówić. Zamiast, zamiast matka. To jest obraźliwe. Wtedy podobno, że nie. Aha. Jakbyś powiedziała matka, to wtedy obraźliwe. Mhm. No to ciekawy temat poruszyłeś, powiem, powiem ci. No ja do końca właśnie do mnie to jakby to nie dociera aż, aż tak, ale no po prostu w, takim, w takiej codzienności gdzieś to puka, czyli temat jest chyba taki poważny. Bieżący, bieżący i poważnie. No. Mhm. Tak, nie można używać słowa na M, ale można powiedzieć ciasto czekoladowe. Nie. Nie? Też nie wolno. Jak to nie wolno? Nie. Hmm? No to już nic nie wolno. No nie. O, to ja nie wiem, czy my możemy sesję robić. Nie możemy, właśnie to chciałem ci zasugerować i to strasznie długo trwało, zanim zrozumiałeś. No wiesz co, no te dwie komórki muszą się jakoś połączyć, te dwie szare, no musisz mi dać czas na to. Nie ma już czasu, już jest później no bo, niż bo... nam się wydaje. Czasu już nie ma, tak, naprawdę. No, prawda, ma. jest później niż nam się wydaje. No coś w tym jest, Panie Darku, coś w tym jest. No dobrze, nie wiem, ile się już nagrało, bo mi... 6 że... sześć minut. Sześć minut? Tak. Mhm, uh -huh. no dobrze. Później... A, jak ja, mam... a jak ja mam, a jak jest ojciec, to jak trzeba powiedzieć? Osoba bez macicy. Nie wiem. No. Roztrząśćmy ten temat. Nie, nie, nie. Ja nie wchodzę, bo nie, nie jakby tak tylko zasygnalizowałem. Ale nie, roz, nie wchodźmy, bo ja mam zbyt mało danych na, na ten temat i nie chcę tutaj tworzyć jakiś wiesz, No ale myśli, to wiesz co, może, możemy szybko zajrzeć w ten, w ten kanał informacyjny, no. No ale Halinko, zanim no nie, za, 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 wejdziesz w ten kanał, to to będzie 20 minut rozbiegówka. Albo i, albo i dłużej. No, to nie. no dobrze, dobrze. Słuchaj, to jeszcze co ja nam Jak kogoś zostało? to interesuje czy coś, to dajcie znać w komentarzach, czy, czy ten. Ale może to... ktoś nam napisze, jak się mówi na ojca. Jeśli tak, matka, ja, mówi, jak, jak no. na Halince się ta To a ojca? Czy jak? No ja nie wiem, właśnie to pytam. O co pytasz? No, żeby też wiedzieć, żeby, żeby później nie było spowództwa cywilnego. Oj. O, ładnie, ładnie. Coraz lepiej. No, ale komentarzy jest dużo, są bardzo sympatyczne. No tak, 99% zdarzają <noise> no. się też. Może trochę mniej sympatyczne, ale to nie to też pozdrawiamy. No oczywiście, że pozdrawiamy. No, przecież nie wszystko musi się podobać. No, oprócz tego, że ty się podobasz wszystkim i ja też, no. Nie, nie, ja nie wszystkim się nie podam, Alinko. Nie podobasz się? Nie. Na pewno yy, nie. Ja nawet bym nie chciał wszystkim. No, to, to dobrze. A, rozśmieszyłeś mnie. Przestęp całkowicie poważny i na serio. Nie, no, Zalinka, oczywiście. Chciałem, chciałem no. Ci, y, jakby zwrócić uwagę, że sesja badawcza to nie jest, jest jakieś y, śmiech, i chichy, tylko to są poważne rzeczy. I ja profesjonalnie i poważnie podchodzę do tego tematu. No, nie, no, zdecydowanie. No, widzę Twoją powagę i też się zdziwiam, że mówisz o łacice, no. Ale w kontekście matki. W kontekście gości, nie jak, jak gościni, nie, goście. Tak. Gościni. Mhm. No dobrze, słuchaj, no, świat ewoluuje. Język też ewoluuje. A ty jesteś chyba, to byś była hipnoterapeutyni. <ścoughs> nie, operatoryni. operatoryni no. A ty właśnie nic nie zmienisz, no to będziesz... Ja nie mogę, bo... no tak, ja nic nie zmienię. Aha. I czuję się urażony. No właśnie, bo nie ma tutaj jakiejś równowagi. Tak. Widzisz? Alinka, bo no, musimy zacząć, bo, idziemy, idziemy. bo później wszyscy i tak przewijają ten... Mówiłem ten wstęp, przewijają tak, bo mówią, że to jakieś głupoty są, jakiś kabaret się robi. Nie, dlatego dzisiaj temat był taki, no myślę, że zasygnalizowaliśmy poważniejszy. I co o tym myślicie nasi widzowie, kochani? Chcielibyśmy wiedzieć. Widzowini. Czyli słuchawki już nie. Słuchawczyni. Słuchawczyni, Ojej. Za długie słowa się robią, takie trochę Dobra, już niemieckie. nie, bo to już za długo. Już, z, z, z... Dobrze, dobrze, dobrze. Je, jedziemy, bo, ja dobrze. Cię, dobrze. Bo, bo mnie rozpraszasz. Denerwujesz się? No, jeszcze nie. tylko pozdrowie i, i, i ukocham Ostrów. naszych widzów, bo, Holinka, czekałem, aż ty to zrobisz, ale oczywiście nie. ja nie. lubię, jak ty to robisz. I, tak, I, zawsze dobrze kotka ogonkiem odwrócić. Mm. No tak lubię, jak ty pozdrawiawujesz. Pozdrawiam, kiskuję, łowkuję mm -hmm. i, 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 I forewerkujesz. Na no, trzy, dwa, jeden, start. Dobrze, Dobrze, Dareczku, startujemy. To spokojnie, zmruszoczęta. Już poważnie. Lecimy dalej. No cóż, obiecałam poprzednio, że tamto już było koniec, ale jeszcze robimy dokrętkę. I dokręcimy sobie tę do kopułę. Marinka, e, jeśli ktoś obiecuje, a później słowa nie dotrzymuje. To coś się dzieje. Relaksuj się, Doreczku. I lekko odleć. Poza kopułę, proszę. I chciałabym, żebyś pofruwał nad tym lądem regionów. Tam sobie trochę polatał. I wybrał jakiś region, bo sporo pytań i prośb jest właśnie o jakiś opis ciekawego regionu. Wybierz jakiś region, który wydaje ci się ciekawy do zbadania. Nie wiem, wszystkie są ciekawe. Ja tam bym polatał po, po, po takich mhm. pustych i takich um, baśniowych takich. Tak, krainach. bardzo dobrze, dawaj taką. Wybierz jedną z tych baśniowych krain i troszeczkę sobie poeksplorujemy. Wybrałeś? Nie. Jeszcze nie? No to jeszcze polataj. Mm -hmm. Baśniowa kraina. No tak e, wizualnie tak, choć później e, jak już się jest bliżej tych miejsc, no to jest taka bardzo rzeczywista i e, w odczuciu taka raczej już nie baśniowa, choć co mm -hmm. jakby. Całe otoczenie tak wygląda. Uh -huh. Ta baśniowość się przebija w czym? W kolorze, w kształtach powiedz mi? Tak, tak, w kształtach, w, w roślinności, w ukształtowaniu terenu. E, no takie to jest. E, nie wiem, tak sobie wyobrażałem baśniowy świat może. Może stąd uh -huh. takie akurat porównanie do baśni. Natomiast uh -huh. to ukształtowanie terenu jest faktycznie jest takie. No, kolorystyka, czy, czy, czy bogactwo tej roślinności. Jest takie naprawdę, no, robi takie przyjemne wrażenie. Natomiast już jak się tam jest na, na powierzchni, no to jest tak, tak trochę mrocznie. Tak, jakby te istoty, które tam mieszkają, takie jakieś gnomiki, czy jakieś tego typu istoty raczej są takie. Hmm, nie wiem. Ja bym był jakieś nie, niezadowolone z tego, uh -huh. że ktoś tam jest, i n, n, nie, nie, nie czuję się, e, że są przyjazne. Aha. Czyli są niezadowolone, że zaglądasz tam do nich. Nawet był taki moment, że w jednym miejscu się rozpierzchły. W, w takie zbiorowisko było takie. Uh -huh. Takich istot, i one się rozpierzchły uh -huh. e, w takim. Coś w rodzaju takiego lasu, mówię w rodzaju lasu, bo to taki raz trzy, na nawet czteropiętrowy, jakby był taki. Są drzewa główne, takie wysokie, wychodzące na nad powierzchnię i powiedzmy, że pierwsze pięt, piętro przy, koło tych drzew, jakby czy u podnóża tych drzew rośnie, to, to są takie rośliny wysokości powiedzmy metra mhm. do półtora. Nad tym wyrasta jeszcze jedno piętro jakiś roślin, takich krzaczków, później jeszcze wyższe i dopiero ten pień kończy się koroną tego drzewa. Więc jest tam bardzo bujna jakby roślinność. I te, te cudaki tam się rozpierzchły w to, w to pierwsze piętro to. Mhm i się tam pochowały. Mhm. Tak na oko i jaki? Mówiłeś dynamiki, więc to nie duże. Nie, tak istoty. metr do metr dwadzieścia. Powiesz, mhm. mhm. że są y, tak nastawione negatywnie, do przy, yy, jakiegokolwiek przybysza? To znaczy, wyczuwa się taki, taką złość, czy nawet czy, czy formy takiego gniewu, że mhm. e, 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 się tam pojawiłem, mhm. ale czy to jest ze względu na czują się niebezpiecznie, że ktoś nie obuduje? właśnie nie czuć strachu nie. tylko mhm. gniew i jakby gniew. i jakby czy jakby nie chciały mhm. jakiejś konfrontacji może czy, mhm. czy po prostu nie chciały. Chcą zachować jakąś nie wiem mhm. nie swoją się. prywatność czy tego Trudno to tak naprawdę czytać, aha. ale na pewno nie czuć, że to jest związane z jakimś lękiem czy zabawą, okay. Jeśli wydaje się, że nawet mogłyby być agresywne, gdyby gdzieś tam je próbować szukać, to mam wrażenie, że, że mogłoby tam się zrodzić jakaś agresja z ich strony. Agresja? No dobrze, no rzuć w tak zwany eter. Może któryś będzie chciał z nami porozmawiać. Przykład jakiś przedstawiciel mm -hmm. takim krokiem e, takiego, takiego silnego mężczyzny mm -hmm. i pokazał mi palcem kierunek, żeby, żebym poszedł. Na no, taką pałkę, Aha. jakby taką, nie wiem, drewnioną czy jakąś inną pokazał mi, żebym poszedł. On chyba jest kimś ważnym, bo mm -hmm. ma w rodzaj jakiejś takiej nadkorony może, to mm -hmm. coś no. to przypomina. No dobrze, nie będziemy im przeszkadzać, bo byłaby to też w pewien sposób taka trochę agresja z naszej strony. To się unieść trochę wyżej i po prostu yy, powiedz mi, czy ta kraina ma jakąś nazwę, czy, czy pokazuje ci się jakaś nazwa? Nie, chociaż nie wiem. Ja, po, znaczy pojawiła się, ale yy, ja nie wiem, czy to jest jakaś manipulacja albo jakiś sugest jest tamtej strony. Mhm bo mi się nazywa Słodcy Pierścieni pojawiła. Uh -huh. To, to Mori uh -huh. jest. Tak może być. Niektórzy nasi słuchacze też wskazywali ten kierunek, więc być może jest to tutaj już wspólna świadomość. Uh -huh. Chcesz stamtąd przejść indziej? Czy chcę? Nie wiem, nie, nie, nie mam jakichś mhm. potrzeb. Dobrze. Powiedz mi, czy. czy te gnomy to są ciała materialne? Tak wyglądają, tak. Mhm. Jeśli masz dostęp do tej informacji, to sprawdź, czy one bywają na ziemi, przychodzą do nas. Tak. A, y, ale coraz, jakby coraz mniej. Mhm. I w... Coraz mniej, a jeśli już, to w coraz mniej, mniej, mniej miejsc takich, do których przychodzą, mm -hmm. jest teraz tutaj w tym, w tych, w tym na, na, na naszym terenie, że tak powiem. Mhm, mm mhm. Mm mm -hmm. A czy ktoś od nas odwiedza ich? Nie. Nie. Mm -hmm. A kiedy udają się w podróż do naszej części? Kiedy? Tak, czy jest jakiś cel, jakiś paragraf? Czy nie jest to um, uwarunkowane czymś, po prostu jakby czegoś tam jeszcze poszukiwały? Mhm. Uh mhm. -huh, uh -huh. Powiedz mi, czy tam są też zwierzęta w tym terenie? Tak. Aha. Jakieś takie, które znamy, czy mniej znane? Teraz mi się pojawiły zwierzątka podobne do, do saren, mhm. ale nie są to sarny, one są podobne, trochę o innym umaszczeniu i nakrapiane takim białym czymś, takimi białymi kropkami. Bardzo ładnie wyglądają, są wydaje się jeszcze mniejsze niż sarny. Mają odrobinę krótsze e, nogi i inne łeb, u, 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 by, łebki. Mhm. Czy te gnomy, gnomiki, polują na zwierzęta? Tak. Aha. Czy też jedzą zwierzęta? Tak. Okej. Okay. Dobrze. Powiedz mi, czy pracują, zarabiają? Wydaje się, że. Pracują, ale nie, ale nie, zarab nie zarabiają, oni, uh -huh. nie wiem, gromadzą to, co znajdą. Uh -huh. Wymieniają się czasem, tym budują, y, y, takie no, żyją, bez takiego fizycznego jakby pieniądza, mhm. Uh -huh, uh -huh. uh -huh. Czy zakładają rodziny? Tak. Okej. Okay. A powiedz mi, czy tworzą między sobą jakieś terytoria państwowe? W sensie, takie, że... taka, mhm. taka jest wraż... wrażenie, jakieś takie poczucie, że są tam jakieś formy, nie wiem to nazwać, klanami, mhm. Mhm. które żyją w odrębności, ale jednocześnie wspólnie też. Mhm. A czy są jakieś wojny między nimi, biją się o tereny? Nie. Nie. Mhm. A czy znają smak czekolady? Wydaje się, że że nie, że nie. E, tak się zawahałem, bo tam się pojawiła jeszcze taka e, jakby informacja, że oni a, lubią jeść i, i że, e, że to co my nazywamy czekoladą, to, to u nich to by był wyrób czekoladopodobny. podobny. To tak, jakby skracając. Uh -huh. Mają mm, różnego rodzaju, właśnie, potrawy, czy, czy nie wiem jak nazwać, produktami tego bym nie nazwał, yes. bo wydaje się, że są to robione nie w jakichś fabrykach, czy tylko przez nich wykonywane są, przygotowywane te uh -huh. po, potrawy. Czy właśnie takie coś jak, jak czekolada, tylko jest to robione z z innych składników i jakby ma jest poczucie, że jest to ma dużo więcej wartości mm -hmm. i, i że jest też jest bardzo smaczne. Wydaje Właśnie. się, że oni w ogóle lubią jeść. Lubią jeść. A czy mają jakieś technologie, używa jakiejś technologii? Y tak, ale ta technologia jest taka ukryta, to tak jakby y oni ukochali sobie jakieś tradycje i ta tradycja powoduje, że skoro na przykład rąbią drzewo, siekierą, to nie będą używać pił motorowych. Natomiast te toporki, siekierki są. Dużo mocniej, wydajniejsze, i w tym sensie wydaje się, że oni są jacyś za, yy, mocno zacofani, a jednak to wszystko wygląda, jakby było gdzieś przed kilku epok, ale działa dużo lepiej niż na przykład ten sprzęt, który my gdzieś tutaj użytkujemy. I, i wydaje nam się, że jest taki wow, że jest taki mm, zaawansowany, ale tak naprawdę. Tam oni osiągnęli coś podobnego, okay. zachowując właśnie pewnego rodzaju to, co lubią, czyli tą tradycję. Wydaje się, Aha. że w tych domkach też wygląda wszystko chyba, przynajmniej z zewnątrz tak to wygląda, że to są też takie jakby tradycyjne domki, ale ma się wrażenie, hmm. że tam mają wszystko, co im potrzebne jest. I łącznie wydaje się, że z taką technologią komputerową nazwijmy to tak, czy, jakiś, czy, czy której nie widać, nie widać żadnych przewodów, żadnych skrzynek przyłączeniowych, niczego takiego, a ma się wrażenie właśnie, że, że ta technologia jest gdzieś tam w taki sposób pleciona, że nie przeszkadza, a im służy. Mhm. Czyli taka komunikacja online też tam występuje. Takie, w cudzysłowie, tak, oczywiście. Takie, takie coś w rodzaju takiego tak. Uh -huh, uh -huh. A powiedz mi, czy u nich jest dzień i noc? Jest, ale e, ta noc jest taka trochę po, bardziej jasna. Uh -huh. I krótsza. Uh -huh. Zobacz, jeśli masz dostęp do tego. E, co się z nimi dzieje, kiedy zasypiają. To śpią, faktycznie śpią. Mhm. Czy śnią? Wydaje się, że nie. To ciekawe. <laughs> Czy mają pory roku? I właściwie to można by było powiedzieć, że mają. Tylko znowu porównując do naszych pół roku, to 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 nie mają, bo mm -hmm. można było powiedzieć, że jest tak, że cały rok jest bardzo podobnie, przy czym w niektórych miejscach, gdzie tej roślinności jest mniej albo w ogóle na jakich, w jakiś terenach takich górzystych. Tam wydaje się, że nawet jakaś forma czegoś, co, co śnieg przypomina jest. A poza tym są pory roku, ale tak jakby było y, od wiosny do wczesnej jesieni, jesieni. Okay. i y, y, cały czas jest tak przyjemnie, wydaje się. Mm -hmm. A powiedz mi, porównując do standardów życia ludzkiego, jak długo żyją? No kilkaset y, lat, to między 500 a nawet 700 lat się pojawia. Hmm. To no jeszcze zobacz jak liczebni, jak dużo ich jest, jak duża jest ta populacja. Około 700 tysięcy. Mhm. Czy jakieś inne istoty próbowały ich podbić? Dawniej tak. Teraz, Teraz nie. nie. Okay, dobrze. No dobrze, powiedz, bo być może ty tam widzisz coś ciekawego, co chciałbyś nam jeszcze opowiedzieć. O co nie zapytałam? Nie wiem, co. Dużo tam jest takich rzeczy, ale nie wiem, co. Uh -huh. co. No na pewno roślinność jest inna. Uh -huh. y y oni są inni. Y kolory też są inne. Uh -huh odczucia tak jakby tego miejsca, tak jakby właśnie to, to, to byłoby się gdzieś naprawdę w jakimś takim miejscu e, takim, no nierzeczywistym porównując to, co nas otacza. Mhm. A powiedz czy, bo już kilka razy to wymieniałeś, czy jednorożce tam są. W niektórych tutaj częściach wydaje się, że w że w takich, jakby nie wiem, tutaj, gdzie to opisywałem, to jest bardzo dużo lasów. Mhm. W niektórych regionach widać góry, ale są też takie wzniesienia nie wiem, takie przypominające trochę połoniny to, to tam można je czasem dostrzec. Mhm. Czy w takim razie gnomiki e, hodują jakieś zwierzęta? Nie. I to znaczy w sensie tych jednorożców nie, ale ogólnie nie, nie widać w bliskości ich domów jakieś, jakieś zwierzęta, które oni by hodowali, raczej polują na nie tylko, ale uprawiają, uprawiają ziemię i już rośliny widać, to tak, to... To, to, to uprawiają i zbierają. Uh -huh. Nie są jeszcze zmodyfikowane? No, jest poczucie, że nie. To jest naturalne. Uh -huh. Okej, okay, dobrze, Darku. Rozłącz się z tą krainą i odłącz się od niej. Jeszcze jedno, może byśmy sobie tak w miarę szybko zwiedzili. Tam, gdzie są. Jakieś takie większe populacje istot. I mnie tam ciągnie do tych smoków, o, bo właśnie. to ciekawe jest na tym, że nie jest populacja, która jest duża, ale bardzo zmienna. I tam mhm. dosłownie cała ta przestrzeń się potrafi zmienić i dostosować, tak jakby tam kreacja tych istot powodowała szybkie zmiany. Całe no. połacie terenów potrafią się przybudować w ciągu dosłownie sekundy czy kilku sekund. O, to tak samo tak, no naprawdę to i, 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 i tych, tych istot jest. One są w ogóle też zmiennokształtne. Czasem przy, przybierają postaci na przykład ludzkie. Dlatego, mhm. że są dużo wyższe. I wtedy sprawiają wrażenie, że ma się przed sobą kogoś kto jest niezwykle inteligentny. Ale on potrafi przetransformować właśnie w jakąś inną formę, albo wręcz w smoka, który później tam lata i może latać i oni te smoki, bo mówię oni, bo patrzę jak jak są w formie takiej przypominającej Stojącego. W ogóle sami jakby męskie postacie się tam pokazują, jak oni są, oni są w pewnych odległościach od siebie. I to jest, jakby byli w jakimś procesie, jakby, nie wiem, jakby mieli bardzo dużo myśli, czy nie wiem, czy byli w jakiejś głębokiej analizie. I później wyzwalają coś chyba jakby ze swojego umysłu czy, czy z siebie i właśnie wtedy przebudowuje się ten teren, ta płaszczyzna, na której stoją. Dosłownie się przebudowuje, tak mhm. jakby, jakby mogli kreować w sposób wręcz błyskawiczny. Mhm, mh. Tak, jak po raz pierwszy mówiłeś o tym, o tym regionie, to właśnie mówię, że jest on bardzo taki... Szybki, jest bardzo duży ruch. Czy rozumiem, że smoczyc nie ma? To znaczy, co? ja mówię tylko, że jak widzę te smoki w postaciach, właśnie takich no, przypominających ludzi, to wtedy widzę ich tylko w formach męskich. Męskich, okej, okay. dobrze. Rozumiem, że przychodzą no, na teren Ziemi. Ale w już tylko w formach takich ludzkich ludzkich. Potrafią mhm. wejść jakby, czy, czy przychodząc przez portal, mhm. wejść na, na te tereny nasze, nazwijmy to, mhm. normalnie wyglądając jak, 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 jak ludzie. Są niezwykle inteligentni i potrafią jakby no, intelektem zmiażdżyć większość z, z ludzi. Po co przychodzą? Y oni się lubują w, w kontroli. W kontroli i potrzebują, w zasadzie, potrzebują tak, jakby ich ego kazało im, jakiego słowa użyć? Może nie ćwiczyć, tylko poznawać jeszcze bardziej psychikę innych istot i ją kontrolować. Żeby być. Wyżej, żeby wiedzieć, przewidywać, przenikać pewne czy przewidywać wręcz pewne zachowania i, i kontrolować tą sytuację. Nie tylko tam na tych płaszczyznach, że oni zmieniają i tak dalej, ale również podczas pewnej rozmowy móc uzyskać coś, co chcą, w taki sposób, żeby druga strona nie do końca się mogła zorientować. Czy są używane na naszych terenach przez jakieś grupy decydentów? Wydaje się, że ich wnioski i ich nauka o, 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 o naszej psychice i emocjach, również czy, czy schematach myślowych, jest wykorzystywana w, w, do, do, do mm, chociaż w niewielkim zakresie, bo tam głównie ta sztuczna inteligencja bada. Jakieś trendy i dostosowuje scenariusze, ale wydaje się, że, że ich jakby wkład w, w to i jakieś, um, ich wiedza jest w stanie uzupełnić te algorytmy, tak, żeby one w sposób bardziej jeszcze precyzyjny mogły przewidywać nasze zachowania, czy wręcz je kreować. Mm -hmm. Spójrz na ich technologię, czy jest mocno zaawansowana. Oni, wydaje się, że oni w ogóle nie używają technologii. Oni sami są mhm. technologią, w sensie y, to, co potrzebują, mogą wykreować. Tak, mhm. po prostu na pstryknięcie wręcz. Mhm. Okay. Y, tyle tylko, że potrzebują do tego energii z zewnątrz. Więcej, wciąż więcej, mhm. y, bo przepalają jej bardzo dużo. Mhm. Zobacz, czy próbują y, panować inne regiony. Tak. To znaczy nie, na tym płaszczyźnie one są podzielone na stałe, tak jakby jest jakiś układ, mhm. który, który powoduje nienaruszalność. E, natomiast w innych przestrzeniach poza Ziemią. Mhm. Tak. Mhm. Dobrze. Dobrze. Darku, rozłącz się z tą częścią. I pozostań jeszcze nad lądem regionów, bo chciałabym teraz jeszcze. Porozmawiać na temat tych gwiezdnych wrót. Powiedziałeś, że ich jest 12. Zgadza się? Tak. Mhm. Powiedz mi, czy te gwiezdne wrota prowadzą tylko do gwiazd? Nie. Prowadzą do planet? Um. No tak, no, e, do, nawet wydaje się, że do innych wymiarów. Wymiarów. No, ale e, na ta. planety tak, można uh -huh. również, nie, to, właściwie to gwiazdna to jest umownie Umownie, umownie. bardziej uh -huh. do innych planet uh -huh. niż do samej gwiazdy. mhm, uh -huh, uh -huh. dobrze. dobrze. Czy do czarnych dziur też się można dostać poprzez? Jest poczucie, że do wnętrza takiej czarnej dziury, gdzie też istnieją pewne plany, czy światy, czy, czy, czy miejsca, w które można okay. się dostać. Mhm. Dobrze, Dobra. to w takim razie wybierz jakieś wrota. Stań przed tymi wrotami. Powiedziałeś wcześniej, że trzeba spolaryzować, by ustawić odpowiednią konfigurację. Tak. Mhm. No to sobie może troszeczkę posprawdzamy, a ja bym chciała, żebyś mi opisał ten proces, który z symbolami przebiega. I najpierw chciałabym, żebyś ustawił kierunek planeta Matuzalem. To jest planeta, która jest poza tą poza słoneczną, najstarsza, którą my znamy. Powiedz mi, jak przebiega ten proces, kiedy polaryzuje się? trzeba dwie, na dwóch obręczach no. ustawić jakieś symbole, trzeba wiedzieć, który symbol z czym połączyć i wtedy uh -huh. od, aktywuje się te, 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 te wrota uh -huh. i stworzy się takie przejście, tunel, nie wiem jak to nazwać, mhm. przez który można dosłownie wyjść, tak jakby przejść przez drzwi z pokoju do pokoju. Mhm. Dobrze. Yy, skąd czerpać wiedzy jakie symbole ustawić? Tam głównie obsługa czy strażnicy mają taką wiedzę. Mhm. Czyli bez strażników się nie obejdzie. Yy, mogłoby się obejść. Mhm. Tylko gdyby ustawiać po prostu tak na chybił trafił, to też losowo mhm. otworzą się przejścia do, mhm. do, 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 do tych innych planet czy przestrzeni. Okay. OK. Dobrze, to ja podam teraz ciąg liczb, ciąg liter. Może akurat będzie to utrafione, bo ta planeta ma ma też swoje literki i swoje cyfry. Wszystko z dużej litery PSR B1620, myślnik 26B. To nie wiem, to nie ma takiego. Nie symbolu. ma nic, okej. Okay. Mhm. Raczej to są symbole takie mhm. dość skomplikowane, ale jakby zawarte, z, wpisane, jakby. Jakaś informacja, jakby w jeden taki skomplikowany symbol. Okej. Okay. Czy tylko strażnicy mają taką wiedzę na temat tych symboli? Wydaje się, że nie tylko. Mhm. Uh -huh. e, gdzieś to też jest zapisane, ale uh -huh. strażnicy wiedzą, do, ponieważ używają tego i obsługują to to dla nich jest to takie, takie zwyczajne, że tak powiem, wiedzą, jak tego używać. Uh -huh. uh -huh. Okej. Okay. No dobrze, powiedz mi jeszcze jak ten portal, jak te, te wrota wyglądają, opisz mi je. Ja. Te akurat są stworzone z takiego e, połyskliwego e, materiału, nie wiem, wydaje się, że jest to jakaś forma metalu albo stopu metali. Mhm. Bardzo ładnie mieni się w, w, w świetle. Mhm. Jest niezwykle starannie wykonana. Te symbole są bardzo ładnie naniesione na, na te obręcze. No, kształty czy pewne wypukłości yy, są widać. No jest bardzo też dodatkowo jeszcze jest to jakoś tak, tak wypolerowane, że, że samo w sobie wygląda bardzo ładnie. <totwórz> no dobrze, a gdybyś ty teraz yy, wyznaczył sobie kierunek na planetę Matuzalem, nie przechodząc przez, yy, oczywiście nie używając tych wrót. Do krzeszowca? Mhm. Kaneta Matuzalem, najstarsza, jaką znamy, my znamy, tak? Tak, poza słoneczna. I powiedz mi, jak ją widzisz? No, jakoś tak mało sympatycznie. <laughs> Widać, że jakoś taka jest podniższona. Mhm. Tak uh -huh. jakby coś tam się stało. Jakaś jakaś katastrofa naturalna, albo albo i nienaturalna. Uh -huh. są, jest bardzo dużo takich miejsc, gdzie e, to, co tam było, jest jakby takie tylko pozostałości. Uh -huh. tego. Choć są też miejsca, gdzie, gdzie to wygląda w miarę normalnie, ale atmosfera taka jest dziwna. I, i w ogóle tak jakby. To planeta była jakaś taka, nie wiem, pod jakąś kontrolą. Tak, Aha. tak się tak, tak. A są to jacyś mieszkańcy? Tak, tam w tych miejscach niezniszczonych. To jeszcze nie zniszczonych. Mhm. Okej. Okay. Powiedz mi, jeśli masz wygląd, jak fizycznie wyglądają. Postacie są wyprostowane takie, jak powiedzmy, tak i mają nogi i ręce. Natomiast. Proporcje są nieco inne. Są, wydaje się, bardziej szczupli, bardzo mają takie chude te członki uh -huh. Uh -huh. i, i odrobinę dłuższe szyje, i wydaje się, że to są mniejsze głowa. może po prostu to przez proporcje wygląda, że głowa jest mniejsza. Uh -huh. Czy zaglądają na Ziemię? Znają nas? Te istoty nie. Ale tak jakby wiedziały o Ziemi, mhm. wiedziały, że, że, że jest inna planeta, mhm. że są inne planety i że jakby w, bardziej w kategorii legend. Natomiast jest coś takiego, jakby jak właśnie jakaś kasta zarządzająca tym, która bardziej wie i tamci, yy, to tak jakby, nie wiem, oni byli jakąś kastą bogów, czy zarządców, czy królów. Trudno to jednoznacznie określić, czy porównać do systemów jakichś na ziemi, Jakiś, czy monarchii, czy do tego, czy, czy do, do czegoś takiego. Może bardziej do Egiptu i tych kasty kapłańsko-farańskiej nazwijmy to, czyli faraona. Choć to też nie do końca tak, ale już to bliżej chyba było temu. I oni mają wiedzę i też kontrolują e, e, tą spo, społeczność e, i oni e, nie wyglądają już e, jak ci mieszkańcy, wyglądają zupełnie inaczej, są więksi, są potężniejsi potężniej zbudowani i mają dostęp do, do technologii, która zapewnia im e, czy podróże e, poza tą planetę, albo też ruszywanie właśnie tych przejść, przejść okay. czasoprzestrzennych. Mhm. Mm no właśnie, a czy są tacy, którzy odwiedzają Ziemię? Tak. Jak długo tam zostają? Różnie. Od kilku dni do kilku tygodni najczęściej. Uh -huh. A czy my ich widzimy wtedy? Nie. Nie. A w jakim celu przebywają? W dyplomatycznych i. W, w celu pewnych ustaleń i, i jakby wymiany doświadczeń w, w, w dziedzinie kontroli i, i, i tworzenia systemów kontroli. Mhm. Dobrze, Darku, rozłącz się całkowicie z tą planetą, z tymi istotami. Wróć, wróć do naszej części. Ale jeszcze cały czas poza kopułą. I powiedziałeś, że do naszej części na samym początku wyszło kilkaset tysięcy istot. No, Podałeś 340 tysięcy. Sprawdź, które one weszły. One nie weszły bezpośrednio na, na Ziemię, tylko poprzez ciała na Ziemię. Okay. bardziej weszły w system w, w tą część energetyczną można było powiedzieć astralną uh -huh. w większości weszły jakby mając nadzieję czy, czy obietnicę czy, 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 czy nie wiem czy, czy chęć czy pragnienie Kreowania nowych światów czy współdziału w kreowaniu uh -huh. nowych światów. Uh -huh. A skąd przybyły? Z jednego miejsca? Nie, czy z, z, wielu, różnych, czy z różnych miejsc. miejsc. Uh -huh. Chociaż tutaj się pojawiają jakieś takie właśnie e, przestrzenie. Nie planety, właśnie bardziej przestrzenie, tak jak to by były jakieś świadomości niematerialne. Które właśnie chciały, chciałyby tworzyć coś, co byłoby odpowiednikiem ich, coś, co by wykraczało poza stworzenie. To jest o tyle ciekawe, że, że z drugiej strony też jest z nich poczucie, że wszystko jest i jest pewien ład i porządek. Ale tak, jakby one chciały wyjść poza to, i tutaj jakby dostały obietnicę, że mogą to robić. No, bo dostały te obietnicę. Od bytu, takiej świadomości, która jakby pokazuje im, że odkryła ten sposób i ma dostęp do przestrzeni, w której można to robić. Mhm. Chodziły jako o wolne istoty. Tak wygląda. Okay. robiły to z własnej woli. Dla z własnej tak. woli. Mhm. Mhm. Zobacz, czy od tego czasu pozostały na Ziemi, inkarnując. Tak. Mhm. Dobrze. Jak się czujesz, Darku? Dobrze. Możemy dalej? Tak. Dobrze. To chcę, żebyś był nad kopułą. I kiedy poprzednio sprawdzałeś, szedłeś, no, tak jakby w prawą stronę od, tej, od centrum. Natknąłeś się na ten ląd regionów, ale teraz chciałabym, chciałaby, żebyś poszedł w lewą stronę i powiedz mi, co tam jest. Tam generalnie też są, są lądy, tylko mhm. e, powierzchniowo mniej jest tam przestrzeni. Mhm. Ogólnie ten jak ty nazywasz to, lądem regionowym, on to, to jest wszędzie poza naszą kopułą. Mhm, Z m. prawej strony jest go wydaje się więcej, więcej powierzchni, okay. no, czy... ale można by powiedzieć, że nasza część, która jest, leży pod kopułą, no nie jest w centrum idealnie, ale mniej więcej przesunięte lekko właśnie w lewo. Mhm, Dobrze, powiedz mi, tak już odbiegając trochę od tematu, kiedy admirał Byrd mówił o nieprawdopodobnej ziemi bogatej, ląd, miał właśnie, widział jakiś któryś z tych lądów poza naszą kopułą? Takie jest poczucie, tak, że on wydostając się z kopuły, wleciał, wydostając się tam wleciał w przestrzenie, które właśnie Mógł zobaczyć, które właśnie okalają ten hmm. tą, 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 tą ziemię. Tam jest w ogóle poczucie, że on mógł, mógł mieć yy, albo też halucynacje, ale też mam wrażenie, że na dłuższy czas stracił przytomność. Mhm. I myślę, że podróżował poza ciałem wtedy. Nie, nie, to nie chodzi nie. o to. Chodzi okay. o to, że. Że lot wydaje się mógł być dłuższy niż on pamięta. Okej, okay. mhm. tak, tak. Tam rzeczywiście był lot. Z tego co on opowiadał, wszystko się zatrzymało, czyli silniki nie pracowały. I no, to jak ktoś będzie chciał to sobie zajrzeć do tego, bo to też jest dosyć ciekawe. No dobrze, to w takim razie, Darku, idź w lewo, i chcę, żebyś doszedł do krańca. Tej powierzchni, tej, 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 o której mówimy, że to jest ta, ta skała, na której jest nasz dołek. Ale chciałabym, żebyś do krańca poszedł, do samego końca. Jesteś? Tak. Mhm. Dobrze, a teraz chciałabym, żebyś schodził w dół i spojrzał na tą naszą skałę od dołu. Powiedział mi, jak ona od dołu wygląda. No trudno to opisać jest, bo to tak jakby wziąć koparkę i po prostu wygrzebać kawał ziemi i podciągnąć do góry. Na górze byłaby ta powierzchnia, która była, stanowiła powierzchnię wspólną, z, zanim została zabrana, a pod spodem jest, są takie różne struktury nieregularne nie w, 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 które też mają jakieś takie formy zagłębienia, mhm. w, takich miejsc, w które można wejść, jakby w, w, można by nawet powiedzieć, że tam są takie puste przestrzenie, w, no, które nie do końca są puste, ale powiedzmy, że są puste, tak jak no, formy takich gigantycznych, jakichś grot. Mhm. Mhm. A powiedz mi, czy ktoś z powierzchni, czy to spod kopuły, czy poza nią używa tej części pod, pod spodem? Tak, On, tam są też jakieś formy bas czy przestrzeni, gdzie również e, z, e, toczy się jakby życie. Tego. Aha, aha. Czy to jest. E, jeden. Kraj, czy to jest grupa krajów, czy to jest grupy społeczne, które tam tym zarządzają? No, kraje to może nie, to terytoria terytoria. E, mhm. Raczej takich e, e, cywilizacji, czy, czy gatunków typu, właśnie tam widać e, na przykład reptilian. Mhm, mhm. Okej, okay, dobrze. dobrze. To teraz chciałabym, żebyś szedł dalej w dół. Przyspieszył i powiedz mi, leciał w dół, ale powiedział mi, co po drodze, czy coś widzisz, coś się pokazuje. Tam iść i lecieć w dół, dół. tak. Mhm. Czyli pod tą. Pod tą, tą naszą, tak, ale jeszcze jakby cały czas dostaw strukturę na górze, badasz teren, badasz przestrzeń pod. Ale no to tam niewiele jest. Niewiele Choć jest. Czasem mhm. się odrywa coś jeszcze mhm. i potrafi odpaść. Mhm. Mhm. Ale Dobrze. w samym mhm. w pobliżu jakby w, nie widać nic. Mhm. Dobrze. Chodzi mi o to, czy, czy wyczuwasz, że mocno, to turbo doładowanie w dół, wyczuwasz, że jest tam też jakaś powierzchnia, która Zamyka tę przestrzeń. Właśnie nie wyczułam tego. Nie wyczuwasz? Wyczułeś to lecąc do góry. Powiedziałeś, że to jest gdzieś bardzo daleko, ale wyczułeś, że tam jest jakaś przestrzeń, która zamyka od góry. Tutaj nie czuję tego. Tutaj nie czujesz tego. <laughs> Dobrze. Dobrze. No wróć w takim razie do. Naszej przestrzeni nad kopułą. Chciałabym, żebyś teraz odnalazł wyjście z całej tej przestrzeni, zarówno tej naszej, jak i poza kopułą. Czy jest wyjście z tej przestrzeni? Tak, no mo, mo, można ją opuścić. Yy, tak. Mm -hmm. Co jest, kiedy opuścisz tę przestrzeń? No, to jest cała reszta wszechświata czy galaktyki. To, co mm -hmm. można stamtąd zobaczyć. To bogactwo mm -hmm. kolorów, mie miejsc, mm -hmm. miast, planet. Nie wiadomo mm -hmm. czego jeszcze. Mm -hmm. To to wszystko tam. Jest i można wybrać gdzieś jakiś kierunek. Mhm, dobrze. A będąc jeszcze w tam, tak powiedzmy sobie, że w tym kosmosie, zobacz, czy jest wyjście z tego kosmosu. W tej przestrzeni całkowitej. Czy jest jakieś wyjście lub przejście? Jakby fizycznego przejścia nie widać. Mhm. Ale jest poczucie, że, że można. Jest. Okej, okay, o to mi chodzi. No dobrze. Sprawdzisz, co jest poza? Yy, nie wiem, jak to opisać, to yy, przed nas Wszechświat wydaje się Niewyobrażalnie wielki. Mhm. Można też używać też nieskończo słowa nieskończony, a mam właśnie takie poczucie, które nie wiem, no, no, e, nie wiem jakich słów użyć. To jest jeszcze coś, co jest jeszcze większe, mhm. ale z drugiej strony bardzo inne też. Mhm. Bo jest tam poczucie, że jest takie ogromne poczucie tak gigantycznej przestrzeni, mhm. ale z drugiej strony takie bardziej jakieś takie puste. Mhm. Możliwe, że po prostu. Ale puste, jak się to obserwuje, ale mam też wrażenie, że możliwości kreacji tam, czy częstotliwości, które tam są, są po prostu. Inne niż te, które my tutaj pozna zaczynamy poznawać. Eee, ale jest poczucie wtedy z tamtej perspektywy, że ten nasz wszechświat jest mały w stosunku do tego, co tam się odczuwa. Mhm. Dokładnie. Dobrze. <laughs> Może na eksplorację tamtej przestrzeni jeszcze przyjdzie kiedyś czas. Teraz chciałabym, żebyś wrócił wrócił do tej naszej kopuły. Jeszcze mam ze dwa, trzy pytania. Jak się czujesz? Powiedz mi. Dobrze. My tutaj pod kopułą na tym naszej tak zwanej ziemi żyjemy sobie w tak zwanym matriksie, systemie zarządzania, ale też i manipulowania nami. Sprawdź w takim razie, czy poza Ziemią, czyli poza, poza kopułą, też jest coś na kształt Matrixa. Tak, nawet wiele takich Matrixów jest. Mhm. E, większość ma dużo takich wspólnych cech i ma za zadanie właśnie kontrolować e, mhm. e, istoty, które tam żyją. W zasadzie coraz bardziej angażować się w odchodzenie, jakby od, od, od swojej natury, po to, żeby ta, ta pamięć, kim są, wygasza, została wygaszana, a w efekcie nawet chyba przejmowana. Aha. poza tym te matrycy jakby też zbierają różnego rodzaju dane, które później można wymieniać i używać do tego, żeby właściwie inne matrycy mogły być nie wiem uczyć się, czy być modyfikowane. Są to później też jakby taka ta struktura matrycza może być skompresowana, czy przeniesiona. Czy stworzona z niej pewnego rodzaju sztuczna świadomość, która mając te wszystkie dane czynniki, jest w stanie wpływać na to, żeby przyjmować inne świadomości. To jest taka struktura samoucząca się, która, która później może, znając pewne podejście różnych świadomości, mając sumę różnych, obejść ich jakby bariery, takie w cudzysłowie nazwijmy ochronne. I pozyskać nowych jakby uczestników. Ale takich Matrixów widać jest, jest dużo. bardzo dużo, bardzo dużo. Aha. A powiedz mi, czy jest jeden jakiś nadrzędny nad nimi wszystkimi? Tak. Jest okay. coś takiego, co, co czuć, co to co, co, co Matrix jakby zaczęło może tworzyć, czy no, ale na pewno ma do nich dostęp. Zobaczymy. Jesteśmy jakimś eksperymentem, awatarami w jakimś programie. No, w zależności z jakiej perspektywy na to spojrzymy, to, to i awatarami, i, 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 i eksperymentami mhm. można by było powiedzieć, mhm. I, i to eksperymentem bardzo złożonym, wielopoziomowym. Tak. To my w ogóle możemy mówić o wolności? zależy jak na to popatrzeć, bo w, pewnych, w pewnym momencie jakby przyjmując, czy, czy stając się uczestnikami tej rzeczywistości Godząc się na to, świadomie czy nieświadomie,... Możemy mieć poczucie, czy często mieliśmy, mieliśmy poczucie, że chcemy doświadczyć coś i, i sprawdzić się, i tak dalej. A później w efekcie uwierzyliśmy, że to coś do czegoś jest nam potrzebne. I na pewnych płaszczyznach jest poczucie tej, tej, tej wolności, czy wolnej woli nawet. Ale jak się patrzy na całe te konstrukcje, to Tutaj naszej woli jest tam bardzo mało, bo ona jest cały czas stymulowana albo, albo wywoływana w nas na podstawie właśnie różnego rodzaju programów, które są w tej rzeczywistości i które my przyjmując tworzy iluzję naszej wolności czy, czy właśnie wolnej woli. To my się niby posługujemy, ale ona jest mimo wszystko uwarunkowana, więc tą wolną wolą nie do końca jest. Mhm, mhm. Zawsze, Darku, na tym byśmy zakończyli z mojej strony, chyba że ty chcesz coś dodać, coś, co Cię zaintrygowało, coś, co zobaczyłeś, a o co nie zapytałam. Że mimo tego, że tego nie widzimy, to zawsze możemy stąd odejść. możemy, dokładnie. Ja Ci bardzo dziękuję za piękny przekaz, za wspaniałą pracę i wyłączam nagrywanie.